Final Fantasy XVI początkowo była grą, która kompletnie mnie nie interesowała, pomimo że jestem fanem serii. Jestem fanem serii od czasów siódemki Final Fantasy. Potem ogrywałem szóstkę, którą uważam, że zaraz obok siódemki jest jedną z najgenialniejszych części, ale generalnie seria jest bliska mojemu sercu. Uważam, że to, jest, to są jedne z najlepszych RPGów. No i y, dzisiaj chcę Wam troszeczkę powiedzieć o tym, dlaczego zmieniłem zdanie co do Final Fantasy XVI. Która początkowo totalnie mnie odstraszyła, totalnie byłem niezainteresowany, uważałem, że wyglądało na to, że seria idzie w kompletnie złym kierunku, a teraz zmieniłem zdanie i jednak się przekonałem. Będzie to więc, myślę, że opowieść bardzo ciekawa. Wybaczcie jednak, że brak dzisiaj w tym materiale wideo, ponieważ z przyczyn technicznych nie ma wideo, jako że kiedy włączam mojego Bandicama, którym nagrywam od lat wszystkie recenzje, gra się po prostu kraszuje. Final Fantasy nie jest w stanie współpracować, kiedy Bandicam jest włączony. W związku z tym, ponieważ no nie mam innego programu do nagrywania i nie mam też w tym momencie za bardzo czasu kombinować z tym, stwierdziłem, że recenzja audio powinna być OK. Tak czy inaczej, ja zawsze skupiam się przecież na opowieści, więc moje materiały są głównie do słuchania. A to, jak gra wygląda, możecie spokojnie zobaczyć na różnych screenach i innych materiałach, które dostępne są w sieci. Dzisiaj skupię się więc na tym. Y żeby omówić na czym polega urok Final Fantasy 16, dla kogo ta gra jest, komu może się spodobać i jakie pozorne wrażenia płynące z właśnie screenshotów, filmików i może nawet niektórych informacji, które gdzieś tam w sieci się pojawiły, mogą być po prostu mylące. Od razu też, żebym nie zapomniał, chcę wyjść tutaj z taką pomocą dla graczy, którzy grę odpalą i doradzić coś, z czego ustalenie zajęło mi po prostu też chwilę, i co jest nieoczywiste, a co może poprawić po prostu techniczne możliwości gry i po prostu przyjemność z grania. Słuchajcie, ja grę ogrywałem na karcie GeForce RTX. 4060, i tutaj na tych RTX-ach, prawie no zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe, używam opcji generowania klatek oraz, oraz wygładzania krawędzi techniką DLSS. Chyba tak się nazywa, zawsze te skróty literowe mi się potrafią mylić. W każdym razie tego zawsze używam, i to jest już druga gra ostatnio wydana, zaraz po Space Marines 2, gdzie użycie tej techniki. Antyaliasingu generalnie powoduje takie zblurowanie gry, którego nie doświadczałem chociażby w cyberpunku czy innych tytułach. Do tej pory ta technika świetnie się sprawdzała, teraz implementacja okazała się być w jakiś sposób wadliwa. I jest rozwiązanie, słuchajcie, rozwiązanie zupełnie nieoczywiste, bo po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, że Final Fantasy XVI pozwala uruchomić inne techniki. Generowania klatek na karcie Nvidia. Mowa tutaj o AMD i o technice, chyba FSR się nazywa. Znowu wybaczcie te skróty, ale od AMD wszyscy będą kojarzyć, jak włączą. I tam jest możliwość ustawienia też generowania klatek. I polecam ustawić sobie wyostrzenie na ósemkę, ponieważ domyślne przy tej technice na dziesiątkę jest za duże wyostrzenie. Na ósemkę jest, moim zdaniem, w sam raz. I gra na kartach Nvidii, potrafi wykorzystywać tę technikę AMD i wygląda dużo, dużo lepiej. Po prostu ostrość jest właściwa, gra nie jest zblurowana. Aha, i oczywiście przy tym ustawieniu AMD wybierzcie sobie, jeżeli oczywiście sprzęt wam pozwala, ale właśnie wybierzcie sobie wygładzanie krawędzi natywne. To jest odpowiednik od Nvidii tego DLSS i dzięki temu właśnie będziemy mieć nieskalowanie z niższej rozdzielczości, tylko będziemy mieć właśnie to takie lepszy antyaliasing poprzez tą technikę i będziemy mieć po prostu e, przyjemność z grania w grę, która jest wyraźna, wizualnie, a nie rozmazana. Jak niestety przy implementacji obecnej, e, przy obecnej wersji, może to zostanie poprawione, ale na razie, na wersji pc e, ta technika natywna dla kart NVIDIA po prostu. Źle działa, bo bluruje obraz, i zwłaszcza jeżeli gramy na monitorze, który mamy relatywnie blisko, to po prostu bardzo to widać, bardzo to się da zauważyć. To tyle z takich porad. Skoro jestem natomiast przy technicznej kwestii, to od razu mogę Wam powiedzieć, że gra jest generalnie zoptymalizowana całkiem przyzwoicie, jeżeli mamy właśnie te karty, chociażby właśnie rtx -y z możliwością generowania klatek, co diametralnie poprawia możliwości techniczne. I tutaj na tle innych tytułów ostatnio wydawanych uważam, że port Final Fantasy XVI został zrobiony naprawdę super. On oferuje wszystkie te nowe techniki właśnie skalowania obrazu, co jest bardzo ważne zarówno od AMD, od NVIDII oraz innych firm. I możemy sobie tutaj poustawiać bardzo różne rzeczy, przy czym też, z, z tego co zauważyłem, obniżanie parametrów graficznych, takich jak ilość detali, tekstury i wcale bardzo nie poprawia wydajności, natomiast ja w tym momencie, grając na dość starym już procesorze, bo Ryzenie piątce. I właśnie z tą kartą graficzną 16 GB RAMu. Przy tym po prostu gra działa całkiem płynnie w około około 60-70 kratek na sekundę przez większość czasu. Więc to jest zupełnie zadowalająca ilość na wymaksowanych właśnie ustawieniach i z tym włączonym generowaniem kratek oraz anti-aliasingiem natywnym na tej technice od AMD. Więc nie muszę nawet skalować gry w dół, jeśli chodzi o rozdzielczość. W rozdzielczości Full HD do tego właśnie też dodam Full HD. Bynajmniej nie jest to 4K, ale właśnie w Full HD działa to super. Po prostu jestem bardzo zado zadowolony z tego portu. No ale skoro mamy za sobą już te techniczne kwestie, to chciałbym się skupić na tym, co dzisiaj ma być przecież tym sednem naszego materiału. Otóż wrażenia z gry oraz. Co sprawiło, że w ogóle mam ochotę nagrać ten materiał i troszeczkę porozmawiać, omówić kwestię, ponieważ jest to tytuł bardzo ciekawy i tytuł, który jest ciekawy też dlatego, że zaskakuje. On jest, on jest taki inny i no właśnie, inny na pierwszy rzut oka i na pierwszy rzut oka niestety. Kiedy widziałem grę przy wydaniu na PS, na, na Sony Playstation rok temu, to widząc te materiały, wcale nie byłem jakoś podjarany. Dlaczego? Dlatego że gra na screenach wygląda dość przeciętnie. Nie szokuje jakąś nową technologią graficzną, nie wygląda specjalnie dobrze, wręcz wygląda w miejscami mdło. Poza walkami z bossami, poza tymi najbardziej efektownymi momentami, gra wygląda tak bardzo, bardzo przeciętnie. Do tego gdzieś tam w recenzjach. Przebąkiwano o tym, że gra jest teraz bardzo mroczna, że jest w ogóle action RPG-em, że no, odbiega od wcześniejszych jakby założeń serii, że jest to taka troszeczkę gra o tron, jeśli chodzi o brutalność itd. Nie wszystkim się to podobało. I szczerze powiedziawszy, to sprawiło, że pomyślałem sobie, aha, czyli to w ogóle nie jest gra dla mnie. Ja zawsze kochałem w serii Final Fantasy to, że były to takie piękne, wzruszające baśnie, które przedstawiały jakiś, jakiś bardzo ciekawy świat, i opowieść, która chwytała za serce, ale. Ta opowieść po prostu była w takim, no, baśniowym, powiedziałbym, klimacie, czyli takim, takim odrealnionym troszeczkę, troszeczkę takim, takim no może nie sielankowym, no właśnie, no bo przecież nigdy Final Fantasy nie były do końca sielankowe, tam zawsze jest konflikt, zawsze jest prześladowanie jakiejś grupy zazwyczaj głównych bohaterów, prawie zawsze w Final Fantasy gramy ruchem oporu, przecież to jest charakterystyczne dla tej serii, prawie zawsze jesteśmy w świecie, który w jakiś sposób jest wobec nas opresywny i my jako ruch oporu najczęściej próbujemy tam coś zmienić na lepsze. Więc to nie jest do końca tak, że ta sielanka tam zawsze występowała, wręcz przeciwnie. Przecież kiedy zakochaliśmy się, myślę, że wiele osób się zakochało w Final Fantasy siódemce, kiedy wyszła, jeżeli tutaj są starsi gracze, to przecież to była opowieść, która wyciskała miejscami łzy. To była opowieść o właśnie ruchu oporu, o ludziach, którzy żyją w takim Upadającym świecie, gdzie po prostu wielka korporacja wysysa resztki sił życiowych z planety, i w zasadzie część populacji wielkiego, wielkiej megametropolii nawet nigdy nie widzi nieba, nigdy nie widzi słońca, bo żyją po prostu w zabudowanym terenie, w slumsach, na terenach poniżej po prostu tego, co, czym dysponują powiedzmy te elity. I, i, I ta bogatsza część społeczeństwa. Więc myślę, że urzekło nas y, poprowadzenie opowieści w siódemce to, że tamte postacie były takie. No, świetnie, świetnie napisane. Były osadzone w takich realiach, które przykuwały uwagę. Do tego w siódemce Final Fantasy mieliśmy świetną muzykę. Zresztą ta seria z tego też słynie. Mieliśmy także epickie bitwy, epickie walki. Dzisiaj, z perspektywy czasu, kiedy włączymy sobie Final Fantasy VII, to oczywiście ta walka już w ogóle nie, moim zdaniem, nie robi wrażenia takiej epickości jak kiedyś. Kiedyś to, to animacje przyzwania wielkiego meteoru, który uderzał o, o powierzchnię czy jakiegoś tam... Czy jakiegoś tam Jakiejś istoty, jakiegoś żywiołu, i tak dalej, czy tam walka z Sephirotem i animacje, które jej towarzyszyły, to wszystko było absolutnie szczytem, szczytem e, tego, co żeśmy widzieli jako, jako efektowność, epickość i robiło to gigantyczne wrażenie. No ale od tamtego czasu minęło wiele, wiele lat i teraz są inne standardy. I muszę Wam powiedzieć, że. We wszystkich praktycznie aspektach, które, co do których zakładałem, że Final Fantasy 16 będzie mi się mniej podobała, w zasadzie, że mnie nie interesuje, to w zasadzie wszystko to jest zupełną, powiedziałbym, że zupełną nieprawdą. Czyli takie obiegowe opinie, że jest to teraz. Taki bardziej slasher niż RPG, że jest to teraz bardziej gra o tron niż Final Fantasy. To wszystko dzisiaj chcę zdem zdementować. Chcę Wam poka powiedzieć, pokazać, e, e, unaocznić poprzez omówienie, że jesteśmy w domu, że Final Fantasy jest e, na swoim miejscu, że jest to tytuł, który spodoba się także starszym graczom, którzy. Lubią te wcześniejsze części. No, oczywiście, Final Fantasy 6, które też ogrywałem już po siódemce, która jest zupełnie w innej grafice, bo takiej pixelartowej, ale jest jedną też z fajniejszych opowieści. Dzisiaj znowu toporna miejscami w sterowaniu, miejscami po prostu jest, jest taka um, uciążliwa, ale, ale gra jest jednocześnie fantastyczna, fantastycznie epicka, i też w nią się zagrywałem. I tam również było tak, że głównie bohaterowie yy, no nie mieli lekko, mieli, yy, yy, mieli wiele wyzwań i gra była właśnie takim balansowaniem yy, na emocjach, balansowaniem, które jest specjalnością tej serii. I prawdą jest, że w Final Fantasy XVI sięgnięto ewidentnie po inspirację grą o tron, która notabene nie jest moim ulubionym serialem. Wręcz przeciwnie, początkowo w ogóle nie lubiłem Gry o Tron, Potem się przekonałem i zacząłem gdzieś tam doceniać, ale z perspektywy czasu, o ile no, Gra o Tron miała ciekawe postaci, miała, miała ciekawe zbro, zwroty akcji, ale generalnie ja nie jestem fanem takiej epatowania brutalnością, epatowania przemocą. Nie jestem fanem i uważałem, że miejscami, miejscami, nie mówię, że w całości, ale miejscami gra tron po prostu jechała na szokowaniu. Przekowaniu, yy, yy, właśnie brutalnymi scenami, scenami seksu. To wszystko było takie, no w tego wcześ wcześniej nie mieliśmy w serialach, wcześniej nie mieliśmy tego w telewizji, teraz nagle mamy i to jest takie, yy, wow, bo, bo, bo coś nowego. I ja uważam, że to jest tani chwyt, dlatego nie mogę powiedzieć, żeby, yy, żeby yy, usłyszenie o tym, że gra się wzoruje na grze o tron, yy, jakby napawało mnie specjalnym optymizmem. Yy, ale, ale, to nie znaczy też tak, że ja nie lubię w ogóle nic, co ma jakąś brutalność, bo brutalność w odpowiednim. W odpowiedniej sytuacji, podana w odpowiedni sposób, ma uzasadnienie, jest częścią na przykład świata. Albo oczywiście z drugiej strony, może być też czynnikiem w ogóle komediowym. Ja lubię czarny humor, czarne komedie. Uwielbiam chociażby serię Martwe Zło i tego typu rzeczy. Więc, więc bardzo lubię gry, na przykład takie typu Carmageddon, Mortal Kombat i, i tego typu rzeczy. Bo one są odrealnione, one są po prostu takie y, y, oparte na troszeczkę takim y, założeniu raczej czarnego humoru niż, niż jakiejś tam powadze i y, y, y realizmie. Ale jeżeli już mamy taki właśnie bardziej realistyczny świat, to jeżeli, y, jeżeli twórcy sięgają po jakieś tam bardziej y, brutalne elementy, to y, uważam, że tylko i wyłącznie, jeżeli to ma. Uzasadnienie fabularne, że jest to po prostu niezbędny element, że to jest element świata, a nie dlatego, żeby tylko po prostu wrzucić te, 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 te wątki. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Final Fantasy XVI, to mamy do czynienia z klasyczną opowieścią Final Fantazy, z typowym motywem dla Final Fantasy, czyli jak zwykle praktycznie. Świat, w którym jest, są jakieś kryształy, jest jakaś magia. Tutaj przenosimy się bardziej do takiej wersji ala średniowiecze, ala czasy, powiedzmy, takie troszeczkę właśnie jak w grze o tron, powiedzmy. I mamy w tej klasycznej opowieści Final Fantasy klasyczny wątek, czyli ruch oporu. Jesteśmy w mniejszości, jesteśmy w, w sytuacji, w której nasz bohater i potem nasi przyjaciele są po prostu pewnego rodzaju, ja to upraszczam oczywiście, ale pewnego rodzaju ruchem oporu i wątki, które się dzieją, są z jednej strony charakterystyczne dla tej serii, nie mamy tutaj jakiejś absolutnej rewolucji, ale nie mamy też nudy, i, i będę dzisiaj do tego wracał i teraz już to powiem w tym momencie. Że właśnie to, co jest dobre w Final Fantasy XVI, XVI, co jest cudowne wręcz, to jest to, że seria pozostaje świeża, pomimo tego, że jest to numer 16. Pomimo, że jest to już kolejny raz, kiedy, kiedy Final Fantasy jest właśnie no, eksploatowane, to nie mamy do czynienia z tym efektem wtórności, który towarzyszy wielu innym grom, wielu innym seriom, na przykład no, serii Assassin's Creed, czy, czy innym produktom Ubisoftu, które generalnie wszystkie, czy byśmy włączyli ostatni Star Wars Outlaws, czy. czy czy Watch Dogs, czy Assassin's Creed, to jest to tam tak eksploatowane, yy, yy, te same rozwiązania, typu yy, yy, mapa otwartego świata, która musi mieć jakieś wieże do zaznaczenia, ma powtarzalne questy, różnego rodzaju, po prostu rozwiązania, które są w kółko eksploatowane i. Stworzył wrażenie wielkiej wtórności. W serii Assassin's Creed zmienia się głównie to, że w różnych epokach się dzieje. No, tam parę innowacji było przy Odyssey, na przykład w systemie walki czy, czy tego typu rzeczy, ale, ale generalnie to możemy powiedzieć śmiało, że jednak wtórność jest w grach Ubisoftu strasznie odczuwalna i to jest pewnego rodzaju pułapka dla sukcesu gry. Tak? Jeżeli gra wychodzi, Podoba się, to twórca robi czasami to samo tylko jeszcze troszeczkę inaczej, ale praktycznie wszystko to samo. I po pewnym czasie to po prostu już zaczyna męczyć i przejadać się zamiast cieszyć. Z drugiej strony, jeżeli twórcy robią coś zupełnie, zupełnie inaczej, no to może być problem. Ostatnio takim przykładem jest nowy Frostpunk. Jestem na czasie z frostpunkiem i muszę powiedzieć, że zgadzam się z opiniami, że za bardzo zmieniono w stosunku do jedynki po prostu rozgrywkę, że poza tym, że jest w tym samym świecie, generalnie, to rozgrywka zmieniła się tak bardzo, że wiele osób, które zachwyciło się jedynką, nie jest zadowolona właśnie z nowego rozpunktu dwójki, ponieważ po prostu zmieniono absolutnie, absolutnie wszystko. Więc trzeba zawsze gdzieś tam tworząc gry wyważyć, czy chcemy, ile chcemy zmienić, ile chcemy zachować. I myślę, że twórcy Final Fantasy, z tej całej serii kolejnych odsłon. W zasadzie można powiedzieć, że Square Enix nad tym trzyma jakoś pieczę, tam studia się, z tego co wiem, potrafią zmieniać, ale jakimś cudem właśnie jest to przykład serii, która idealnie wręcz balansuje pomiędzy tym, co czyni ją właśnie tym, czym jest. Zachowuje swoją duszę, zachowuje swój charakter, zachowuje... To, co w niej najcenniejsze, najlepsze, a jednocześnie wprowadza w kolejnych odsłonach innowacje, zmiany, które są fajne, które naprawdę ja pochwalam. Bardzo mi się podobała Final Fantasy piętnastka na przykład, podróż naszych czterech chłopaków autem przez Bezdroża i właśnie w ogóle cały ten świat, który tam był przedstawiony, przedstawiony i relacje postaci. Klimat, wszystko mi się tam w zasadzie podobało, i teraz mamy w szesnastce inaczej. I pomimo, że inaczej, to elementy serii charakterystyczne są zachowane. Przede wszystkim absolutnie unikatowy styl narracji, styl prowadzenia fabuły i umiejętność wydobywania głębokich emocji z każdej sceny. To było zawsze piękne w Final Fantasy, że te gry po prostu ich tra trademarkiem wręcz jest łapanie za serce, po prostu one ujmują człowieka, my śledząc losy bohatera czy bohaterów, po prostu sympatyzujemy z nimi, współczujemy im, jesteśmy poruszeni ich, ich dramatami i sytuacjami, w których się znajdują. To jest niesamowite, to jest jedna z najbardziej wzruszających i takich chwytających za serię se serii growych, jeżeli nie ta, właśnie numer jeden, w zasadzie teraz sobie myślę, kiedy to mówię, że to jest chyba numer jeden takich serii. Nie ma, nie ma innej serii, która byłaby równie dobrze komunikowała różne emocje, pokazywała w taki imersywny sposób różne sytuacje, różne relacje przeżycia bohaterów. To jest coś, coś wspaniałego. Kolejnym takim trademarkiem serii są oczywiście Miejscami Epickie Bitwy. Oraz epickie bitwy mam na myśli bardzo charakterystyczne bitwy bitwy, w których są używane Żywioły, tutaj się to nazywa, wybaczcie, ikonami chyba się to nazywa, wyleciał mi z głowy. W każdym razie chodzi o żywiołaki różnego rodzaju, o uosobienia mocy żywiołów, czyli na przykład żywioł ognia, żywioł powietrza i tak dalej, i tak dalej. To jest w serii na różne sposoby eksploatowane. Oczywiście prawie praktycznie zawsze w serii też występuje motyw umagicznienia świata poprzez jakieś tajemnicze kryształy. Tutaj znowu to mamy, ale wracając do. Wróćmy do kwestii gry o tron, właśnie. No, bo zacząłem o tym, że pewna brutalność, że pewne motywy inspiracji gry o tron. Gdzie one są obecne i na czym one polegają? Słuchajcie, ja bardzo nie lubię jak coś odnosi sukces i inni to naśladują i robią to zazwyczaj nieudolnie. Więc, takie pierwsze, pierwsza myśl, która człowiekowi wpada, jak słyszy, że Final Fantasy się zainspirowało grą o tron, to myślę sobie, i po co. Po co? Przecież to na pewno nie będzie tak dobrze zrobione, jak w Grze o Tron, te motywy, pewnie będzie to taka po prostu jakaś popłuczyna, jakaś taka tania podróbka, jakieś takie w ogóle na siłę i to nie będzie miało sensu. No, słuchajcie, okazuje się, że twórcy w magiczny sposób zrobili to najlepiej, jak tylko w ogóle można było to zrobić, moim zdaniem. Jeśli chodzi o inspirację, Grą o Tron, to na pewno są one właśnie w tym, jak są ukazywane wydarzenia fabularne i no, sytuacje. Czyli mamy takie zwroty akcji, i sytuacje, gdzie nagle ktoś po prostu zostaje ścięty, nagle ktoś na czyjąś twarz chlasta, krew towarzysza. Po prostu takie bardzo brutalne sceny, ale one są. Absolutnie niewymuszone, one nie są dodane na siłę. Tak po prostu można by powiedzieć, że przedstawia taki świat, który mógłby istnieć, taki powiedzmy ok w około średniowiecznym y y y czasie y tylko oczywiście świat jednocześnie magiczny, gdzie jest po prostu realne y sytuacje y z realnymi. Czasami brutalnymi zachowaniami niektórych, niektórych postaci, jest, jest po prostu realny świat, tak? I nie dzieją się tutaj w tej grze takie sceny, które byśmy powiedzieli, że niepotrzebnie to zrobili, bo, bo po prostu to jest, to jest w jakiś sposób nieprawdziwe. To jest tylko przemoc dla przemocy. Nie. Ten, ta gra jest w zasadzie nieocenzurowana po prostu, czyli jest, jest tym, czym byłaby ta sytuacja. Gdyby te postacie żyły, gdyby te postacie miały te interakcje, to tak by się to potoczyło, po prostu. I to, że my widzimy tą przemoc na ekranie, to jest tylko wynik tego, że gra po prostu jest nieocenzurowana. Bo w innym przypadku, tak jak było to w wielu wcześniejszych grach, i z tej serii, i, i w ogóle, to po prostu pewnych rzeczy się nie pokazuje na ekranie, albo nie pokazuje się ich tak dosadnie, prawda? Mamy standardowy też w grach motyw, no zwłaszcza z gier powiedzmy, chociażby Nintendo, tak? Że uderzenia zawsze powoduje jakieś takie magiczne gwiazdki albo jakiś taki efekt, ale nie żadne tam bluzganie krwią, prawda? Bo, bo to jest już zbyt realne. No i tutaj Final Fantasy XVI po prostu jest realistyczna, jest, jest prawdziwa. Nie jest, nie jest zrobiona na siłę pod kątem tego, żeby szokować, tylko po prostu są Zdjęte te takie klapki związane z cenzurą, i jest pokazane, jakby to się wszystko rozgrywało. No i miejscami faktycznie jest, jest, są takie sceny, które myślimy sobie: co tu się właśnie stało? Kurczę, masakra po prostu co tu się stało, ale w pozytywnym znaczeniu, w pozytywnym. Ja, grając, jestem bardzo zadowolony z przebiegu fabuły. Świat jest mroczny, ale czy on jest mroczniejszy od pozostałych części Final Fantasy? Nie powiedziałbym, że, 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 że dużo bardziej. Jest może troszeczkę mroczniejszy. Jest motyw niewolnictwa poruszony, jest motyw no, życia w umierającej krainie, ale przecież no, Final Fantasy VII w zasadzie poruszała motyw życia w umierającej krainie, tylko nie w taki sposób, nie, nie do końca tak, ale, ale, ale też poruszała. Więc, więc mamy świat, który nie jest wesoły, ale gra, mimo wszystko, potrafi też być taka, miejscami lekka, rozładowująca, ona nie, nie męczy nas. To, to czego się obawiałem, obawiałem po recenzjach, które gdzieś tam słuchałem i czytałem po premierze jeszcze na PlayStation, to było to właśnie, że tak niektórzy mówili, że to będzie takie mroczne że to będzie męczyć. A ja przy swojej wrażliwości, tym jak po prostu jak ja odbieram gry, filmy i tak dalej, pomyślałem sobie, aha, to będzie pewnie dla mnie zbyt męczące. Nie chcę się po prostu gdzieś tam bić po głowie jakąś tam po prostu cierpiętniczą fabułą, ale tutaj nie mam takiego wrażenia, kiedy gram w Final Fantasy XVI. Mam wrażenie, że ta gra po prostu prowadzi mnie przez bardzo, bardzo, bardzo imersywną historię. I to jest jeden z takich wielkich atutów tej, tej części, tej odsłony: że historia jest super osadzona. My jesteśmy świetnie zidentyfikowani z głównym bohaterem i, i, i tym, co się w ogóle dzieje na ekranie. To jest fantastycznie poprowadzone. Przez to, że ta gra jest troszeczkę bardziej brutalna, troszeczkę ten świat jest taki może trudniejszy pod pewnymi względami. To my jesteśmy bardziej jeszcze emocjonalnie w to wszystko zaangażowani, i tutaj mistrzostwo jest naprawdę y, typowe dla serii, ale no po prostu jest to super zrobione. Inna inspiracja, drobniejsza z gry o Tron, to jest sposób prezentacji mapy świata. Gdzieś tam się troszeczkę kojarzy rozmieszczenie, powiedzmy, różnych tam y, sił, które państw, które na mapie są, i tak dalej. Gdzieś tam tutaj jest ins lekka inspiracja, ale w zasadzie to tyle. Co dalej? Czym się wyróżnia Final Fantasy XVI jeszcze? Final Fantasy XVI to moglibyśmy powiedzieć, że składa się z takich kilku, e, miksu kilku znanych nam motywów. Jeden motyw to jest klasyczne Final Fantasy, drugi motyw to jest Gra o Tron, trzeci motyw to jest e, gra w stylu Devil May Cry oraz w stylu Witcher. E, będziemy mieć tutaj nawiązania i gdzieś tam po prostu skojarzenia z Witcherem, zwłaszcza z trójką, z, z Wiedźminem. I będziemy mieć tutaj e, nawiązania i skojarzenia z serią Devil May Cry. Z Wiedźminem, przede wszystkim od tej strony, że gramy tym razem jedną postacią, a nie drużyną, więc e, jesteśmy zidentyfikowani konkretnie z jedną główną postacią. A, a inne postacie nam towarzyszą, w fabule i tak dalej. Jak to właśnie w Wiedźminie? Tak, spotykamy mamy relacje, mamy nawet tych relacji, bym powiedział więcej niż w takim Wiedźminie, Wiedźmin bardziej taki samotnik, chociaż, chociaż, e, chociaż w, przecież w Wiedźminie sporo było też tych relacji. Ale tutaj mamy relacje, natomiast gramy i sterujemy jedną postacią, czasami towarzyszy nam e, jakaś dodatkowa postać w niektórych elementach fabularnych, w niektórych wątkach fabularnych towarzyszą nam jakieś pojedyncze postacie. Mamy też pieska, który się na, na tabele trochę może z Wilkorem kojarzyć z Gry o Tron. Pomyślałem sobie, jak widziałem tego psa na początku, że znowu jakiś taki, no, dają psiakan, nie, nie, nie wiadomo po co, ale on muszę powiedzieć, wcale nie zawadza. Nie dominuje sytuacji, nie jest taki, nie odciąga uwagi. Ja, jak już gram taką grę. Gdzie steruje pojedynczą postacią, to nie lubię towarzyszy. Nie wiem, w Fallout'cie, nie lubię, y, znaczy w tych 3D oczywiście, bo nie mówię o Fallout'cie dwu, dwójce czy jedynce, ale w tych 3D y, nowych Falloutach nie lubię chodzić z towarzyszami. W Starfieldzie to broń Boże w ogóle, bo ci towarzysze są beznadziejni, ale generalnie y, w, Elder Scrolls, w Elder Scrollsach tak samo tych nowych. 3D. Ja nie lubię chodzić z jakimś dodatkowym towarzyszem, lubię grać samotnikiem, dlatego w Wiedźminie też spoko mi się grało i, i po prostu lubię takie motywy, więc będziemy mieć troszeczkę bardziej skojarzenie z, z, z Wiedźminem, pod tym względem, że jedna konkretna postać, główna, którą my sterujemy. Jeśli chodzi o serię Devil May Cry, to system walki, który polega na wykonywaniu różnych kombosów i różnych umiejętności. Na początku, w grze, mamy odblokowanych tych umiejętności relatywnie mało. Jest ten system walki taki dość prosty. Ale im dalej w grze, tym więcej się odblokowuje umiejętności, i z czasem to po prostu zaczyna być trochę takie, właśnie trochę w stylu Devil May Cry. Nie będzie to aż tak fantastyczny jak system walki, jak w najnowszym Devil May Cry, który był fenomenalny pod tym względem i jest niedościgniony po prostu pod tym względem, ale będziemy mieć mniej więcej te klimaty. Czyli wyjaśnia się też kwestia tego, że odchodzimy od systemu walki turowego, którego już zresztą nie mieliśmy w ostatnich częściach, bo i w Final Fantasy Rebirth z, z, zmieniono to, ale przecież w tej 15 był system nieturowy i był całkiem fajny ten e, action system. Ja generalnie uważam, że to jest akurat zmiana na plus w tej serii, chociaż lubiłem walkę turową w takich klasycznych e, m, rpg e, japońskich RPG-ach właśnie z serii chociażby Final Fantasy. Ja lubiłem Tą walkę kiedyś turową, ale teraz w nowych czasach, w obecnym czasie uważam, że to jest dobry ruch dobrze pasuje do rozgrywki, właśnie taki bardziej system action RPG, gdzie po prostu jest większy dynamizm i to wszystko wygląda dzięki temu i ma szansę wyglądać efektowniej. Gracz ma większą kontrolę nad tym, co się dzieje, bo nie jest to klikanie pojedynczych umiejętności i patrzenie, jak się wykonują, tylko po prostu sterujemy w pełni postacią i wykonujemy różne kombosy itd. To jest moim zdaniem bardzo dobra e, zmiana. I tutaj właśnie to są te wątki, które wydaje się, że one sprawiają, że to jest już coś innego niż wcześniejsze części Final Fantazy, ale właśnie trzeba by na pewno przecież ta, te, te zmiany z części na część, one już od dłuższego czasu postępowały. A charakter fabularny, charakter klimatu, charakter świata i tak dalej to co najważniejsze w serii uważam, że jest cały czas po prostu zachowane. Gra potrafi wyglądać mega efektownie w niektórych lokacjach i w niektórych sytuacjach. Jeśli chodzi o walki, właśnie z bosami, to wygląda bajecznie, fenomenalnie. Umiejętności niektóre wyglądają świetnie. Niektóre lokacje wyglądają bardzo dobrze, a niektóre lokacje wyglądają trochę mdło. I tutaj jest taki e, lekki zarzut po prostu do projektu świata miejscami. Ja, ja rozumiem, z czego to wynika, to wynika z tego, że chciano pokazać taki bardziej ala y, średniowieczny świat, mniej takich elementów y, na każdym kroku nadnaturalnych, chociaż gdzieś niegdzie widzimy jakieś tam ruiny pradawnych, jakieś tam kryształy, jakieś tam rzeczy, ale mniej tego jest niż we wcześniejszych częściach, mam wrażenie. I ten świat miejscami po prostu, kiedy gramy sobie i robimy takie, zwłaszcza rzeczy no, nie, nie, nie w kluczowych momentach fabularnych, to ten świat bywa taki szary, taki mdły trochę. I to nie jest wina silnika graficznego, bo on w zasadzie by po pozwolił, to widać w niektórych lokacjach, które wyglądają bardzo efektownie, tylko to jest motyw decyzji po prostu estetycznej. I ta decyzja estetyczna, moim zdaniem, ciut można byłoby miejscami uatrakcyjnić, ale z drugiej strony stracilibyśmy wtedy na tej takiej. E, e, realistyczności, ciężkości tego świata, takim nawiązaniu do takiej, e, takiego okresu właśnie a'la brudne średniowiecze, czy coś w tym stylu właśnie, tak? Więc ja rozumiem, ale miejscami e, mi się to mniej podoba. Natomiast e, e, przez większość, część gry ostatecznie grafika wygląda lepiej niż to co widzimy na screenach, niż to co widzimy na filmikach. O ile oczywiście ktoś nam nie pokazuje walki z bosem, no bo od tego lepiej to nie będzie wyglądało. Ale jeśli chodzi o taką zwykłą, właśnie te części zwy zwyklejsze gry, to kiedy w to gramy, to wygląda to przyjemniej i przyjemniej się w tym wszystkim poruszać, niż jak żeśmy to widzieli gdzieś tam na obrazkach. Także to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o muzykę, yy, też charakterystyczny motyw serii, no zawsze tam muzyka była yy, epicka, yy, miejscami bardziej, miejscami mniej, ale generalnie seria zawsze poziom trzymała dość wysoki, no tutaj jest po prostu bajka. To jest szczyt po prostu epickości, jeśli chodzi o muzykę, chóry różnego rodzaju, po prostu podniosłość, orkiestra i tak dalej, to wszystko zwłaszcza w tych kluczowych momentach fabularnych, no bo poza nimi to mamy też takie charakterystyczne znowu dla serii, więc tutaj jest pełno charakterystycznych dla serii motywów. Mamy charakterystyczne dla serii takie ślankowe utwory, takie brzdąkania na gitarce troszeczkę, chociażby jak z piętnastki, ale nie tylko z piętnastki, tak? Więc mamy i takie spokojne utwory, delikatne, relaksujące nas, ale mamy w odpowiednich momentach fabularnych absolutną szczyt epickości, jeśli chodzi o kompozycję. Super po prostu. No, to robi takie wrażenie, jak mamy walki z bosami, to jesteśmy wgnieceni w fotel. I chyba to jest coś, co Yy, najbardziej mnie tak zachwyciło i dało do myślenia, bo słuchajcie, yy, wspomniałem o tej siódemce, że kiedy wyszła, to, to w siódemkę yy, oryginalnie w 97 rok to był, z tego co pamiętam, 97 albo 98, ale chyba 97. W każdym razie końcówka lat 90. to była i yy, obserwowanie wtedy tych animacji, które tam było, no to było wow, super to, super to wyglądało. No ale y, y, teraz mamy taki rozwój techniki, jak sami wiecie, że w grach żeśmy widzieli już przeróżne rzeczy i zwłaszcza no, widzieliśmy już tysiące pewnie rzeczy, i nie robi to na nas już takie wrażenia jak kiedyś. Jak zwłaszcza byliśmy młodszym graczem i jak to był szczyt y, technologii, no to, to, to trudno temu dorównać. I Final Fantasy XVI robi rzecz cudowną, bo. Potrafi w roku 2024 na starym graczu zrobić ogromne wrażenie, takie jak robiło to te 20 ponad lat temu, kiedy grało się właśnie chociażby w siódemkę. Po prostu jest to na miarę naszych czasów epickość. Ta epickość jest naprawdę wspaniała. Te umiejętności, te kluczowe umiejętności, one po prostu wyglądają fenomenalnie i w połączeniu z muzyką to robi wgniatające w fotel wrażenie. To jest po prostu świetne, świetne. Tutaj też powiem kilka słów o e, trudności gry. Otóż gra, e, niektórzy zarzucają, je, że jest za łatwa. I ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że gra jest dla mnie w sam raz. Jest, owszem, jest łatwiejsza niż się może wydawać, bo kiedy patrzymy na te animacje, jak oglądamy filmiki, te walki z bossami, to się wydaje, że ja pierdzielę no po prostu e, jak jakiś Elden Ring czy, 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 czy Dark Souls, że to pewnie będzie takie super trudne. Absolutnie nie, słuchajcie, to wygląda i robi wrażenie na nas, że jesteśmy w przerypanej sytuacji, że zaraz nas to wszystko zmiażdży. Ale ostatecznie jest w mechanice tak, że my sobie z tym damy radę. I bardzo dobrze, słuchajcie, ja się strasznie z tego cieszę. Ja nie lubię dzisiaj grać w gry, które ode mnie wymagają wielokrotnego podchodzenia do tego samego kontentu, żeby go zmęczyć i go przejść. Nie mam na to czasu, po prostu. Ja chcę zobaczyć, co jest dalej w grze, a nie przez ileś tam godzin walczyć z jednym bossem. Także dla mnie osobiście poziom trudności jest w sam raz. Czasami się zginie, ale jak się zginie, to zaraz jest checkpoint w odpowiednim, dobrym miejscu, nie musimy powtarzać długich walk z bosami nawet walki z bosami mają po ileś tam checkpointów w kolejnych fazach, więc jeżeli zginiemy, to się odrodzimy już po zaliczeniu wcześniejszych faz walki, odrodzimy się z zregenerowanymi miksturami leczenia, co jest absolutnie całe szczęście, bo bez tego na przykład byśmy nie dali rady, więc wykorzystaliśmy wcześniej mikstury leczenia, ale po śmierci będziemy mieć je zregenerowane i bardzo dobrze. I dzięki temu jesteśmy w sobie w stanie poradzić z tymi nawet y, trudnymi walkami. Y, one chwilę trwają, one wymagają od nas y, refleksu, zaangażowania i tak dalej. To nie jest tak, że one się same przechodzą, ale jest to y, nie takie trudne, jakby mogło się wydawać i dla mnie to jest wielki plus. Gra też fantastycznie potrafi łączyć elementy przerobników filmowych z gameplayem. Jest, przejścia są zupełnie płynne. Miejscami jest tak, że gra przechodzi w taki tryb filmowy, że bardziej oglądamy niż gramy, ale w kluczowych momentach klikamy coś, ale potem zaraz płynnie, zupełnie płynnie, bez żadnych przeskoków wracamy do sterowania normalnego, i to jest dopracowane. To jest najlepiej zrealizowana. Rzecz pod tym względem, jaką do tej pory widziałem w ogóle w grach, nigdy nie lubiłem tych sekwencji, klikanych, że w tym momencie kliknij to, potem kliknij to, w trak trakcie dosłownie filmiku, który oglądasz. Ale tutaj jest to zaimplementowane fantastycznie. Jest to płynne, jest to nienachalne. Mamy dostatecznie dużą kontrolę nad walką w, przez większość czasu, a jak są te takie rzeczy, ci, twórcy chcieli nam po prostu pokazać efektowne sceny odpowiednio wyreżyserowane, no to właśnie to płynnie przechodzi jedno w drugie i jest po prostu idealnie zrealizowane, moim zdaniem, idealnie. Więc gra, jeśli chodzi o system walki na przykład, on jest super, bardzo mi się podoba. Dalej, jeśli chodzi o system rozwoju postaci, to mamy tutaj pewne zmiany, i no, nie są to zmiany zachwycające, ale nie są też zmiany bardzo złe. Dlaczego tak troszkę kręcę w nosem, a troszkę mówię, że jest ok? Bo mamy dalej system zdobywania poziomów, mamy system przedmiotów, ale tych przedmiotów właśnie troszeczkę mogłoby być więcej. Ja wiem, że ta seria w ogóle nie, często nie miała dużej ilości przedmiotów, no ale w tym momencie mamy. Zakładamy na siebie nawet nie zbroje, czy mamy zbroję? Mamy pas, mamy e, e, bransolety i mamy biżuterię, trzy sloty na biżuterię. E, nie przypominam sobie, no nie mamy spodni, nie mamy nakładkę piersiową e, slotu i, i, i nie mamy takich rzeczy oczywistych. To jest dziwne trochę, no ale, no ale tak jest. Tych slotów mogłoby być więcej. Te przedmioty nie zmieniają jakoś radykalnie naszych możliwości. Przynajmniej na razie, gdzie jestem w rozgrywce gry, jeszcze nie ukończyłem gram po prostu jakiś czas, więc dzisiaj to są takie wrażenia z grania, nie wrażenia po przejściu gry, ale wrażenia po już tam iluś tam godzinach grania i, i gruntownym, bym powiedział, w zapoznaniu się z tym, co oferuje ten tytuł. No, ale właśnie jeśli chodzi o ilość przedmiotów, to to nie jest żaden looter-shooter ani, ani slasher, który byśmy bardzo się skupiali na przedmiotach. One są tam tak trochę na doczepkę, trochę dodatkiem. My je zmieniamy, nawet jest crafting i tak dalej, ale, ale to nie jest jakby główny gwóźdź programu. I to się może podobać lub się nie podobać. Moim zdaniem, mogłoby być ciut więcej tych przedmiotów, slotów na przedmioty przede wszystkim. Mogłoby być to ciut więcej z, y, zrobione, ale w zasadzie w, tym, w tej mechanice, którą mamy, która w głównej mierze polega jednak na naszej zręczności, nie na przedmiotach, To, czyli taka właśnie tak trochę devil my, -my mechanika walki, no to to ma sens. I tutaj jest pewien taki kompromis zawarty i moim zdaniem ostatecznie rzecz ujmując, jest to dobry kompromis, jest to, jest to okej. Okay. I w zasadzie chyba na tym zakończę te moje dzisiejsze opisy wrażeń. Reasumując, gra w tym momencie zawiera w sobie takie zapożyczenia z kilku innych tytułów. Oprócz tego, co charakterystyczne dla serii, troszeczkę ma sobie w sobie Grotron, troszeczkę ma Wiedźmina, troszeczkę ma Devil May Cry, ale ostatecznie. Jest to wciąż stare dobre finale fantazy ze wzruszającą e, fabułą, e, ciekawymi, e, łapiącymi za serce, sympatycznymi postaciami, e, doskonałą muzyką, światem, który jak zwykle zawiera tajemnicze kryształy i moce magiczne, e, epickie walki e, właśnie tychże e, magicznych mocy i e, magicznych istot, to wszystko tutaj nadal mamy i jest to Dobra innowacja, jest to dobra kolejna odsłona, inna niż poprzednia, a jednocześnie nadal finał fantazy. I chyba to jest e, trade, trademark serii, bo przecież wcześniej wiele, wiele odsłon też różniło się między sobą znacząco. I w zasadzie dobrze, bo jesteśmy stale raczej czymś e, świeżym, a nie odgrzewanymi kotletami od Ubisoftu i innymi tego typu. E, Rzeczami. Tyle, łapka w górę pod filmem, jakiś miły komentarz dla statystyk. Napiszcie, co Wam się podoba w tej serii, czy w jakie części graliście, które Wam się najbardziej podobały, i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.